Dzień dobry, moi kochani. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj poniedziałek, 22 października, co oznacza tylko jedno, że wyjeżdżamy nareszcie. Ale jest znowu masakra, kochani, bo plan był taki, że wyjedziemy o 11. Ja miałam wstać o 8, jeszcze się dopakować, bo wczoraj wszystkiego nie dopakowałam. No i miałam Wam nagrać vloga, początek, pokazać, co zabieram mody, jeżeli chodzi o kolorówkę, kosmetyki, takie wiecie, do pielęgnacji. I zaspałam. Znowu. Po prostu wczoraj położyłam się spać o 2 w nocy. Chciałam wstać o 8. I byłam tak po prostu szczęśliwa, taka radosna, że jedziemy, że nie mogłam z tych emocji po prostu zasnąć. I nie wiem, która była godzina, jak zasnęłam, bo w ogóle nie chciałam patrzeć na zegarek, ale zaspałam. I jest tragedia. Teraz muszę na szybko wszystko robić. Muszę się jak najszybciej wyrobić, żebyśmy jak najszybciej pojechali, żeby nie było zbyt dużej obsuwy. Także raczej nie pokażę Wam, co zabieram, bo nie będę miała na to czasu, tylko się przyszłam z Wami przywitać, żeby jakoś zacząć tego vloga. A kosmetyki najwyżej Wam pokażę po powrocie albo tam. Zobaczymy. W każdym razie zaczynam i lecę się pakować. I w ogóle, bo masakra. I jeszcze Wam powiem, że vlog się nie zdążył jeszcze z wczoraj wgrać. Także też mam pewne obawy, że nie zdążę. Pokażę Wam, co zabieram, jeżeli chodzi o pielęgnację. Biorę tą moją walizeczkę. I tu już mam poukładane. Tu mam produkty do twarzy codziennego użytku, czyli krem na dzień. Tu jest krem na noc. Dwa żele, te miniaturki do twarzy, bo jeden jest pełny, a drugi końcówka. Krem pod oczy oczywiście, serum i tonik. Tutaj mamy do demakijażu małą wodę micelarną, płyn ten z Niwa i waciki. Tu mamy żel do kąpieli, do mycia, ale wzięłam duże opakowanie, bo mało mi się skończył. Żel do higieny intymnej i wkładki. Ja wziąłam więcej wkładek niż normalnie na te 3 dni, bo wolę mieć takich rzeczy więcej. Tu mamy moją szczotkę do mycia twarzy. Tu mamy dwie pasty miniaturki i szczoteczkę do zębów. Szampon odżywkę biorę małe opakowania, bo tylko raz u nich będę myła włosy. Tu mam jeszcze dezodorant, też mały, to jest Sure, czyli w Polsce Rexona. Z boku mamy opaskę, grzebień do czesania mokrych włosów i mgiełkę, jak umyję włosy. I jeszcze w jednej kieszonce mam tutaj u góry szczotkę i płyn do soczewek. Kochani, mała aktualizacja. My już jesteśmy dawno w drodze i jeszcze nie dojechaliśmy. Pierwotnie, jak wyjechaliśmy z domu, mieliśmy być na godzinę 17. W tym momencie jest w pół do 6 i my mamy jeszcze 46 minut do celu, bo cały czas są korki niestety. Ale dzisiaj piękna pogoda, słoneczko świeci, teraz już właśnie zachodzi powoli. I już ten materiał Wam nagrywam drugi raz, ale właśnie za pierwszym razem słońce nam świeciło i w ogóle nie było mnie widać. Także odezwę się do Was później. A i pokażę Wam jeszcze, jakie tiktaki dorwał ostatnio Jarek. Zobaczcie, jakie fajne tiktaki, jakie opakowanie duże. W życiu takiego nie widziałam. W sklepach ogólnie też nie widziałam u nas. Tutaj się otwiera, ale też można otworzyć z tej strony. O, i całe takie. Fajne. Zobaczcie, jak wygląda droga. Już dawno powinniśmy być na miejscu, a my dalej jedziemy. Właściwie stoimy co chwilę. Po prostu masakra. Już się aż ciemno robi, a przed chwilą jeszcze mieliśmy show. Jakiś dwóch dzieciaków robiło sobie wygłupy i jeden nawet pokazał swoje 4 litery. Chciałam nagrać, ale nie zdążyłam. Chciałam zaznaczyć, że wyjechaliśmy o godzinie 13, a jest już godzina 18:06, a my dalej w drodze. I zapomniałam Wam powiedzieć odnośnie wczorajszego vloga, że nie chciał się dzisiaj wgrać. I jak wyjeżdżaliśmy, było 82 czy tam 4%.
Ale już jest wgrane na szczęście. Zostawiłam po prostu komputer włączony chwilę dłużej i się wgrał, więc muszę tylko udostępnić. No i tak jak Wam mówiłam wczoraj, musiałam go niestety przycinać, bo vlog wyszedł 48 minut. I skróciłam go do 24. Także brawo ja. Jesteśmy na miejscu, kochani. Jest godzina 15 po 9? Nie, za 5:09. Byliśmy 15 po 7, także wow, udało się. Naprawdę masakra, korki straszne. I tak byłam wkurzona, słuchajcie, bo jednak chcieliśmy wyjechać wcześniej, żeby dzisiaj być tu po południu i ten dzień jeszcze mieć, tym bardziej, że w czwartek nie wyjedziemy tak jak zawsze wieczorem, tylko musimy wyjechać po śniadaniu. No i wiecie, no masakra, no i byłam strasznie wkurzona, ale już mi przeszło, bo już jesteśmy na miejscu, więc fajnie. Ale naprawdę, o 13 wyjechaliśmy z domu, byliśmy 19:15, także wow. Normalnie, dlatego zazwyczaj jak albo wyjeżdżamy bardzo wcześnie rano i omijamy te korki i jesteśmy tu przed południem, no albo wieczorem. Także masakra była. Ale dobra, vlog właśnie Wam opublikowałam, także już pewnie wiedzieliście, jeżeli oglądacie tego vloga. Mam na razie mało materiału, więc ten vlog podejrzewam będzie połączony z dniem jutrzejszym i może jeszcze z innymi, zobaczymy. W każdym razie chciałam się zameldować, że jesteśmy już na miejscu. Kolejny dzień, kochani, mamy. Jest już wtorek, 23 października. Nie jest rano, muszę powiedzieć, więc po południu jest godzina za 10:04. Nie miałam po prostu czasu się wcześniej do Was odzywać. Wstaliśmy, wczoraj się ogólnie położyliśmy dosyć późno, bo wiadomo, siedzieliśmy trochę, więc dzisiaj wstaliśmy różnie. Ja akurat wstałam, pierwszy raz się obudziłam o 9:00. Ale stwierdziłam, że jeszcze wszyscy śpią, więc też się jeszcze zdrzemnęłam i wstałam za 10:10. Tak. No i potem tam posiedzieliśmy, zjedliśmy śniadanie, ogarnęliśmy się i pojechaliśmy, słuchajcie, na spacer tutaj właśnie do miasteczka. Przecudnie, tylko powiem Wam, że pogoda jest ładna, bo świeci piękne słońce i jak tak się jest w domu, to jest, wydaje się być piękna pogoda, ale wieje zimny wiatr. Aczkolwiek nie było najgorzej, było bardzo fajnie. Niestety nie wzięłam aparatu, nic Wam nie nagrałam. Tak nie pomyślałam w sumie, bo pierwotnie mieliśmy jechać do sklepu. No i tak przy okazji gdzieś tam sobie iść, ale poszliśmy w tak piękne miejsce, że ja żałowałam naprawdę, że nie wzięłam aparatu. No trudno, tak bym Wam coś nagrała i pokazała piękne widoczki. Piękne widoczki w ogóle, bym coś Wam tam opowiedziała, no ale trudno. Teraz się do Was w końcu odzywam. Może jutro gdzieś jeszcze pojedziemy, to zobaczymy. Zrobiłam zdjęcia także na Instagramie, na Instastories już dodałam i na Instagram też jedną, więc sobie popatrzcie. Pewnie zresztą jak oglądacie tego vloga, to na pewno już zdjęcia widzieliście. Więc tak, pogoda, tak jak Wam mówiłam, cioci piękne słońce. Chyba 16,5 stopnia, Jarek mówił, jest, ale wieje chłodny wiatr. Także tak. Miałam Wam, wczoraj Wam w domu jeszcze pokazywałam, co zabrałam, jeżeli chodzi o pielęgnację i chciałam Wam pokazać, co zabrałam, jeżeli chodzi o kolorówkę. Powiem Wam, że zabrałam bardzo mało produktów. Jak na mnie, na wyjazdy, to jest po prostu mała ilość, ale stwierdziłam, że więcej mi nie potrzeba. Nie wzięłam, wzięłam dużo, tak jak widzieliście, małych produktów, bo miałam jeszcze z wyjazdów, więc mówię, zużyję je. Tylko żel mi się skończył, ale nie kupowałam jakoś specjalnie, wziąłam normalny, duży, wiecie, jedziemy autem, to mogę wziąć dużo. Walizki mamy, te nasze nowe i powiem Wam, że naprawdę się w nią spakowałam ściuchami na 3 dni i tak jak Wam mówiłam, wzięłam ciuchy takie, wiecie, żeby jak jest ciepło, ale jak będzie zimno też, żeby mieć, także wzięłam ciut więcej niż normalnie, na przykład 3 stylizacje, więc się zmieściłam spoko, nawet kosmetyczki tam weszły, luz, naprawdę. Tylko buty osobno wsadziłam, no bo buty jednak jak wsadzę, to zajmują dużo miejsca. Także Wam pokażę, co zabrałam, jeżeli chodzi o kolorówkę. To są wszystkie pędzle, które zabrałam, czyli ten do blendowania bronzera, ten zabrałam do pudru, tutaj mam do korektora na jakieś niedoskonałości, ten wzięłam do brwi, to w ogóle nowy pędzel, to jest z tego nowego zestawu, co kupiłam, jego pierwszy raz wzięłam do pomady do brwi i nie wiem, czy nie zafarbuję. Tutaj oczywiście czesadełko, pędzel do bronzera i zalotka. Oprócz tego oczywiście wzięłam mój nowy beauty blender. Bazę wzięłam, bielendę nawilżającą, dawno jej, słuchajcie, nie używałam. Podkład wzięłam mój w końcu, Essence Camouflage, mogę go już używać. Już jest dla mnie kolor odpowiedni i to jest właśnie jedyny podkład, słuchajcie, którego ja nie muszę rozjaśniać. Korektor wzięłam Catrice, oczywiście Camouflage, on się sprawdzał mi świetnie na jakieś niedoskonałości, jak mam. Pod oczy wzięłam Maybelline, ten fajny korektor.
Puder wzięłam ten z Bell. On jest bardzo, bardzo fajny. Jedna z Was się mnie zapytała, czy on matuje. Tak, on jest pudrem, który matuje, utrwala makijaż. Jest biały, więc transparentny, ale nie bieli twarzy, przynajmniej w moim przypadku. Numer 01. Fixing Matte Powder. Bronzer wzięłam Creamy Chocolate, tym razem ten z Lovely, tą czekoladkę, tą jaśniejszą. Wzięłam tusz do rzęs z Essence, ten to mój ulubiony, ale on mi się kończy. Mam jeszcze nowe opakowanie w domu, ale chcę te zużyć najpierw do końca. I dodatkowo wzięłam ten z Vibo, na razie co. Catrice to jest do rozczesowania. Jego już tu nie ma, ja już go Wam pokazywałam w projekcie Denko, ale ja używam szczoteczkę do rozczesowania. Oczywiście do brwi pomada z Vibo. Do oczu wzięłam kredkę czarną, bo tą kredkę używam praktycznie codziennie, więc ją wzięłam. I pomadkę jedną z Vibo, tą co sobie teraz kupiłam. To jest numerek 6. Więc to jest cały mój zestaw, który wzięłam. Naprawdę, jak widzicie, minimalny. Nie brałam żadnych cieni, no bo nie ma żadnej imprezy ani nic, więc nie muszę oczu malować. Także to mi w zupełności wystarczy. No i moja oczywiście standardowa kosmetyczka. Także tak, dzisiaj słuchajcie, użyłam pierwszy raz tej nowej gąbki, mojej Beauty Blender. I powiem Wam, że zauważyłam różnicę pomiędzy tą gąbką Beauty Blender, a tą poprzednią. Ona, ogólnie jak one są były suche, to były takie same. Natomiast tą jak zmoczyłam, to ona się tak powiększyła, że ja po prostu byłam w szoku, że ona jest taka wielka, bo ta poprzednia nie była taka wielka. I zauważyłam też, że ona kolor puszcza. Tamtej poprzedniej też tak nie miałam, po prostu ją zmoczyłam i tyle. Tą, natomiast jak zmoczyłam, to ta woda leciała różowa i tak samo jak ją myłam, to też leciała różowa woda, aczkolwiek wszystko zeszło, także wiecie. Ogólnie makijaż się bardzo szybko wykonuje i fajnie, no i ona jest taka jeszcze, wiecie, ubita, jakby to tak powiedzieć. Tamta moja poprzednia już ma pełno ubytków i dziur, ale słuchajcie, się zastanawiałam, czy tamtej nie zostawić, bo zazwyczaj kupuję nową gąbkę, to tą starą po prostu przecinam. Natomiast teraz się zastanawiałam, czy jej po prostu nie wziąć sobie na zapas, tak na razie w, bo często jest tak, że gdzieś wyjeżdżam i nie chcę brudzić swojej gąbki, którą chcę ze sobą zabrać, a też nie chcę jej zabrać brudnej albo mokrej i używam w domu jakąś inną. Albo pędzel, ale na przykład tego podkładu Essence Camouflage nie nałożę pędzlem, bo on wygląda wtedy brzydko. No i tak się zastanawiam, żeby ją tak awaryjnie zostawić właśnie na wyjazdy jakieś. Jak będę jechać gdzieś, to wtedy w domu makijaż wykonam tą gąbką, ale jeszcze się zastanowię. Chciałam jeszcze wrócić do tematu vloga z wczoraj, z przedwczoraj, z niedzieli. On już jest na kanale, wczoraj udało mi się go w końcu publikować, ale miałam problem, już wam wczoraj mówiłam, bo nie chciał w ogóle iść, ja wstałam rano i ja go w nocy wrzucałam. Wstałam rano, a tam było 60 parę procent. Do momentu wyjazdu było już 82%, ale no ja go chciałam wrzucić. Na szczęście się udało, ja zostawiłam komputer, ustawiłam na wyłączenie, żeby się wyłączył tam za 3 godziny. No i się dało wgrać, ale tak jak mówiłam wam, było 48 minut. Ja po prostu nie sądziłam, że ja jestem tak w stanie do Was gadać długo, bo ja w ogóle nie planowałam, nie miałam, jakby tak się zastanawiałam, czy w ogóle nagrywać, a tu 48 minut ogarnęłam do 24, więc bardzo dużo Wam powycinałam, więc muszę teraz to nadrobić i powiedzieć to, co chciałam Wam powiedzieć, tylko mam nadzieję, że właśnie powiem to, co wycięłam, a jeżeli coś się powtórzy, to sorry. Także tak, kochani, fantastycznie, cisza, spokój, rewelacja. Dzisiaj jeszcze będę mojej przyjaciółce robić pazury, tak? Także tak, moi kochani, ja teraz uciekam i jeszcze się oczywiście do Was, mam nadzieję, odezwę dzisiaj, a jak nie, no to jutro. Tak jak mówiłam, jak mam czas, będę gadać, jak nie, trudno. Kochani, jest 20.50, pierwszy dzień pełny za nami, szkoda, ale był bardzo fajny, bardzo żałuję, że Was nie zabrałam ze sobą na wycieczkę, ale nie sądziłam, że pojedziemy w tak piękne miejsce. Tak bym coś Wam nagrała, no trudno. Zrobiłam mojej przyjaciółce paznokcie. Teraz właśnie zaraz idę się wykąpać i umyć włosy, muszę dzisiaj. Ale tylko dzisiaj, więc potem już w domu umyję, więc wzięłam dlatego mały szampon. I wieczorem sobie jeszcze zrobimy maseczki, takie fajne, z awokado, takie w płachcie. Więc zobaczymy, jak zadziała, taka nawilżająca. No i tak, słuchajcie, ja nie wiem w ogóle, ile jest tego materiału, czy to się już nadaje na jednego vloga, czy jeszcze nie, także zaraz sprawdzę i się do Was odezwę jeszcze. Styknie, myślę, materiału na jeden vlog, także z dwóch dni będzie vlog, a jutro zacznę kolejny, jeżeli oczywiście będę miała czas, zacznę kolejny. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze, bo też w ostatnim vlogu wycięłam, że, bo pokazywałam moje paznokcie, magiczne. Tak, to jest laker termiczny, który kupiłam na AliExpress. Jeden już taki mam, semilak. I ten laker Semilac jest fioletowy i on zmienia się w kolor niebieski.
Tego lakieru w sumie nigdy jeszcze nie użyłam pierwszy raz. On zawsze za mną chodził, żeby go użyć i w końcu nałożyłam. I powiem Wam, że mi się bardzo moje paznokcie teraz podobają. Też przez to, że je skróciłam. Ale chodzi o to, że... nie wiem, czy w końcu wycięłam ten fragment, czy nie, ale ten paznokieć mi się w pracy w sobotę złamał. Znaczy, było trochę nadłamane. Ja nie byłam pewna, czy to paznokieć, czy to laker. Okazało się, że paznokieć nie jakoś bardzo mocno. Ja zazwyczaj, jak mi się tak nadłamie paznokieć, jak chcę mieć dalej długie, to używam triku z torebką od herbaty i jest naprawdę super. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to dajcie mi znać, ja Wam wytłumaczę. Natomiast... teraz stwierdziłam, że po prostu go zetnę na krótko i przedłużę. I ten mam jedyny przedłużany. Tak ogólnie to ja mam swoje paznokcie długie. One rosną mi bardzo szybko i dzięki hybrydom w ogóle są twarde i tak wiecie. Mogę je utrzymać. Natomiast czasem też nakładam pod laker żel, żeby te paznokcie były takie twardsze. No. Teraz też mam, ale już myślę, żeby zdjąć ten żel i po prostu mieć całą hybrydę. A ten mam przedłużony i powiem Wam szczerze, że w ogóle nie widać różnicy, że on jest przedłużany. I tyle. No, więc taka to była historia z moim paznokciem, także myślałam, że będzie raz, dwa, trzy zrobię paznokcie, a mi zeszło troszkę, bo musiałam przedłużać. Wiadomo, jak to jest z przedłużeniem. Tak, to Wam miał być. W ogóle mam zamiar w planach nagrać Wam dwa... filmy właśnie o tematyce paznokciowej. U mnie na kanale rzadko się takie filmy pojawiają, ale tym razem mam pomysły dwa i będę je realizować, także niedługo się spodziewajcie dwóch filmów paznokciowych. Znaczy o tematyce, o paznokciach, no. Tak. I to chyba to, co miałam Wam powiedzieć. Myślę, że będę kończyć tego vloga. On nie będzie tak długi, jak nagrywam vlogi, jak są w domu, ale tak jak Wam mówiłam, ja nie wiem, czy będę miała tu czas. Okazało się, że coś tam się uzbierało, więc vlog będzie z dwóch dni. Jutro zaczynam nowy, o ile dam radę. Tak, tak. Jutro już środa, a w czwartek wracamy po śniadaniu, także tyle. Ale i tak jest bardzo fajnie i cieszę się, że przyjechaliśmy. Tak. I cały czas, słuchajcie, na dworzu strasznie wieje. Także jest masakra. Tutaj na szczęście tego tak nie słychać, jak u nas na przykład. Ale wieje. Dobra, kochani, także ja idę się teraz kąpać i widzimy się jutro. Tak. Nie wiem jeszcze, jak to z tymi vlogami będzie, ale myślę, że jak wrócę w czwartek, to będziemy po południu w domu, wiecie, zakupy i będę miała wieczór wolny, to zmontuję Wam tego vloga i może już w piątek się pojawi. Kto wie. Dzięki bardzo, kochani, za uwagę. Pamiętajcie o kciuku do góry, o śledzeniu mnie na Instagramie. Ostatnio się naprawdę poprawiłam i tam nie ma tylko paznokci. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!